była ogień, nie? To jest wezwana artyleria, ostrzelała rosyjską. Ogień jednak jest potrzebny. Wybuchają zaraz za nami, którzy są tu Niemcy. Pierwsza wojna światowa pokazała potęgę charakterów maszynowych. Po raz pierwszy tak wielu żołnierzy w pierwszym etapie walki ginęło właśnie od ognia tych piekielnych maszynek. Że obie armie, zarówno armia niemiecka, jak i armia rosyjska, zostały zaopatrzone przez braci Kiriama i Maksima, którzy stworzyli nowoczesny karabin maszynowy i sprzedali go komuś, żeby to dało na świecie. Dzięki tym braciom Maksim, zawdzięczamy właśnie sytuacja na frontach I wojny światowej. Właśnie broni maszynowej, którą o pierwszej wojny oparte były na złożonych przez braci kilkustrzałowym karabinem nie miał szans w starciu z TKM-em. Ciężki karabin maszynowy był zdecydowanie panem, królem pierwszych dni pierwszej wojny światowej. Chcieliśmy wam przybliżyć krwawe początki I wojny światowej. Chcieliśmy pokazać, jak początkowo wyglądał ten konflikt. Niestety, żołnierze byli przyzwyczajeni jeszcze do walki, jak w czasach napoleońskich. Całe tyraliery zginęły pod gwałtownym ogniem karabinów maszynowych. To była już zupełnie inna wojna. To były już zupełnie inne czasy. 100 strupów, pisał autor wydawnictwa Przed krwi i pożaru. Cisnem wiecznym tamci rani po bojowisku stują się postacie sanitariuszów i zbierają rany. A kto martwych pochowa? Wrony, kruki i kawki nie czekają już odpowiedzią. Wśród pola wrzawki aż w uszach wierci. Ile tamtego leci? Tysiące. W tej chwili mamy już tylu poległych rekonstruktorów na polu, że niestety będę musiał wydać komendę martwi zmarszczych, stać i zasuwać na pozycję. Wszyscy nam polegli, za chwilę nie byłoby komu walczyć. Także niestety nie możemy sobie pozwolić na stosy trupów. Przechodzimy do aktu drugiego, także proszę państwa, przepraszamy za tą stopklatkę, ale niestety wszyscy nam zginęli i by za chwilę musiało się widowisko skończyć. Tak też.